Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 28 kolejki pomiędzy zespołami GKS-u Przodkowo a Górnikiem Konin. Wynik spotkania 0-0. Witam bardzo serdecznie trenera drużyny gości, pana Marcina Martyniuka oraz zawodnika, w tym przypadku bramkarza, Adriana Szadego. Witam trenera drużyny gospodarzy, pana Sławomira Słuchowskiego oraz zawodnika Roberta Jędrasa. Na początek proszę o podsumowanie spotkania trenera drużyny gości. No, dzisiejszy mecz to idealne odzwierciedlenie tezy, że lepiej dwóch rannych niż jeden zabity. No. Jestem głęboko przekonany, że oba zespoły podchodziły do tego meczu w ten sposób, że oba chciały go wygrać. Tak się stało, że skończyło się podziałem punktów. On niewiele zmienia w naszej sytuacji, już i tak ciężkiej. Natomiast trzeba odnotować fakt, że jest to pierwszy punkt zdobyty przez GKS Przodkowo na wyjeździe. I to jest niewątpliwie powód do małego, krótkiego zadowolenia. My ten punkt oczywiście szanujemy, bo tak się mecz ułożył, że ostatnie 10 minut była zdecydowana dominacja gospodarzy. My się broniliśmy rozpaczliwie, więc trzeba przyjąć z pokorą i zadowoleniem. My mamy przed sobą jeszcze 6 ciężkich meczów. Liczymy, że uda nam się złapać serię zwycięstw i do końca będziemy walczyć o utrzymanie. Oczywiście chcieliśmy ten mecz wygrać. Musimy szukać teraz punktów w każdym meczu, żeby się utrzymać. Ostatnie, tak jak trener wspomniał, ostatnie 10 minut były ciężkie. Zespół Górnika atakował cały czas naszą bramkę. Cieszę się tylko z tego powodu, że jej nie straciliśmy i wywieźliśmy stąd jeden punkt. No, to spotkanie nie przebiegało po naszej myśli od samego początku. Zakładaliśmy troszeczkę inne rozwiązania w naszej grze, a graliśmy praktycznie bardzo słabo, zbyt wolno. Mało trzymaliśmy się przy piłce. Nie wiem, czym to było spowodowane. Przeciwnik bardzo zagęścił środek pola. Grał bardzo skoncentrowany był i zorganizowany. Także tutaj myśmy przespali pierwszą połowę zdecydowanie. Bardzo szybko ta połowa zleciała. Nie wiem nawet, kiedy była przerwa. W drugiej połowie powiedzieliśmy sobie w przerwie kilka mocnych słów, że musimy wygrać. Wiadomo tutaj, że gramy u siebie, mimo tego, że Przodkowo nie zdobyło żadnego punktu na wyjeździe. Bardzo groźnie wychodzili z kontratakiem i tutaj groziło nam największe niebezpieczeństwo. Także ja myślę, że dzisiaj było widać, wkradła się duża nerwowość spowodowana tą presją. Tego nie potrafimy tego udźwignąć. W tygodniu trochę inaczej wygląda to wszystko, a przychodzi do meczu jednak gramy bardzo nerwowo i cóż mogę powiedzieć, no straciliśmy, nie zyskaliśmy punktu, tylko straciliśmy dwa punkty, bo w końcówce mogliśmy tą jedną bramkę strzelić i byłoby po sprawie, nie strzeliliśmy, ale tak jak powiedział tutaj trener, trzeba szanować punkt. Jeszcze tutaj batalia, utrzymanie się nie skończyła, jeszcze jest troszkę meczy. My mieliśmy trochę problemów, dalej mamy, ale myślę ten tydzień teraz do meczu z Elaną pozwoli nam wytrenować pewne rzeczy takie, żeby czymś zaskoczyć Elanę. Na pewno nie możemy przyjąć otwartej gry, bo wiadomo, że Elana jest na fali, walczy o inne cele, ale postaram się tak przygotować, żeby pojechać tam i zdobyć jakieś punkty. A jak będzie, zobaczymy. No właśnie, dzisiejszym spotkaniem rozpoczęła drużyna Górnika mecze takie bezpośrednie. No nie mówimy tutaj o Elanie, ale dzisiaj GKS, Wda, Centra, Wieżyca. Tak więc zapytam, czy patrzy pan na tabelę drugiej ligi, czy to jeszcze za wcześnie? 6 meczów do końca. Powiem tak, jeśli chodzi o tabelę drugiej ligi, to nie podoba mi się ta cała sytuacja, że mamy jakieś określone tutaj szanse na utrzymanie. Z góry jest określone, że 3 zespoły spadają, a tam się raptem okazuje, że czwarta Gwardia Koszalin, za chwilę Wejherowa, za chwilę Błękitni Stargard mogą dojść do tej ekipy i wiadomo, że spychają te zespoły. Powinno to być jakoś inaczej zorganizowane. No ale cóż, tak już jest i musimy wszystko robić, żeby w następnych meczach łapać punkty. Na pewno stać nas na zwycięstwa w następnych meczach, bo no nie gramy najgorzej, chociaż mówię, bardzo nerwowo, pierwszą połowę przespaliśmy. Musimy wszystko szybko się otrząsnąć, zapomnieć o tym meczu, przeanalizować go i meczu z Elaną wyjść i grać po prostu o jakieś punkty, no bo nie mamy innego wyjścia. Myślę, że tutaj trener już wszystko powiedział. Zagraliśmy słaby mecz. W pierwszym połowie, tak jak trener mówi, przespaliśmy, w drugiej trochę się przebudziliśmy.
Chcieliśmy za wszelką cenę wygrać ten mecz. Mnie osobiście jeden punkt nie zadawala, myślę, że chłopaków też nie. No, ale trzeba szanować ten jeden punkt. Jest jeszcze 6 kolejek i mam nadzieję, że utrzymamy się i będziemy w końcu wygrywać. Trener zimą wspominał, że potrzebuje w rundzie wiosennej doświadczonych zawodników, że jest sporo młodych i ty jesteś jednym z tych bardziej doświadczonych. Powiedz, jak mentalnie chłopaki wyglądają i czy jesteś w stanie ich jeszcze jako doświadczony podnieść, żeby się utrzymać? Przed meczem wygląda to dobrze. Chłopaki mentalnie wyglądają dobrze. Każdy się mobilizuje, każdy chce wygrać. Niestety na boisku wygląda to troszeczkę inaczej. No ja jestem oczywiście, no, można powiedzieć, doświadczony, bo mam 32 lata. Trochę już pograłem w tej trzeciej lidze, no ale no, przede wszystkim, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, chłopaki mają po 20-19 lat i myślę, że oni już powinni sami się nastawiać na mecz i chcieć wygrywać przede wszystkim dla swojego klubu, bo tutaj większość jest wychowankami. Także postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby to wyglądało coraz lepiej. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Do trenera Sokolskiego. Panie trenerze, od kilku tygodni brakuje w Górniku Tarasa Jaworskiego kontuzjowanego. Jak duża to jest strata w środku pola dla Górnika Konin? Czy jego powrót w kontuzji, w jaki sposób tę grę Górnika może poprawić? Na ścisłość Taras mógłby nawet dzisiaj zagrać w spotkaniu. Nie wiem, czy od początku, ale jako zmiennik. Ale jeszcze z tego, co tutaj na ostatnich treningach zauważyliśmy i przeanalizowaliśmy, to jeszcze troszeczkę ślad po tej kontuzji jeszcze jest i nie chciałem ryzykować, dlatego odpuściłem, wolałem wykorzystać te 8 dni do meczu z Elaną, żeby się w pełni wyleczył. Myślę, że te 8 dni pozwoli mu dojść do pełnej dyspozycji i nie ukrywam, że jest to no, duża strata, bo teraz wiadomo, bardzo kreatywny zawodnik w środku pola, ma bardzo dobre ostatnie podanie. Dobry technicznie, nie ma problemów, przegląd sytuacji niezły, także no jest to strata, no ale musimy sobie radzić bez niego, taka spiłka i tylko życzę mu powrotu do zdrowia, żeby jak najszybciej do nas dołączył i nam pomógł w tych ostatnich meczach i na to liczę w przyszłym tygodniu. A ci zawodnicy, którzy go zastąpili w tym środku pola, spełniają swoje zadanie, czy jednak no, jest to poziom troszkę niższy? Nie chcę oceniać, czy jest to poziom niższy. Na pewno każdy zawodnik ma swoje walory i słabsze strony. Na pewno zawodnik jest teraz doświadczonym zawodnikiem i tutaj liczyłem na jego jakość, na jego uspokojenie akcji, żeby zrównoważenie tej można powiedzieć, gry takiej z pierwszej piłki, uspokojenie tego w środku tej gry. No, a nie każdy to potrafi, on to akurat z racji doświadczenia i umiejętności technicznych. A tutaj nie chcę oceniać zawodników, że ktoś jest słabszy, czy no każdy na ile może to gra. Mówię, mamy młody zespół, w środku też zawodnicy są, gdzieś tam mają jeszcze troszkę braki, na pewno do tego dochodzi presja. I myślę, że to jest powód tego, że jakoś to nie jest tak, jak powinno być. Ale jestem optymistą, myślę, że w najbliższym meczu mamy troszkę czasu przygotować maksymalnie i być może, daj Boże, żeby z Tarasem już do następnego meczu. Kolejne spotkanie drużyna Górnika zagra w przyszłą niedzielę 20 z Elaną Toruń w Toruniu. Tutaj na tym stadionie kolejny mecz 31 maj, czwartek, Święto Bożego Ciała o godzinie 13:00. Przeciwnikiem będzie Pogoń 2 Szczecin. Ja dziękuję. Do usłyszenia.